be here tonight. So I put my best dress on, boy, I was so right. Our eyes connected. Now nothing's how it used to be. Don't second guess it. Just get yourself high. Jesteśmy w Gdańsku, przed bramą Stoczni Gdańskiej, gdzie odbędzie się wielki koncert. Zaczęło się w Polsce z udziałem 6 artystów, w tym 2 zagranicznych, 4 polskich. Decyzje zapadały z naszego punktu widzenia bardzo późno już te ostateczne i wybór naszej oferty, bo umowa była podpisana pod koniec marca, także de facto jest to też praktycznie bez precedensu historia, żeby taki koncert przygotowywać dosłownie w 2 miesiące. Hi, I'm Klaus Meine. I'm Uroš Šenka. I'm Matthias Jabs. Pavel Munchloda. And James Kotak. We are the Stopkins! It's great to be in Gdańsk and we're looking forward to rock you like a hurricane. Witajcie! 20 lat temu ludzie przemówili. Polacy pokazali, jak wielką siłę ma pojedynczy głos. Miliony pojedynczych głosów zmieniły bieg historii. To nam się bardzo podobało, bo to jest taki czas, że nie byliśmy przekonani, jak wyjdziemy, że to będzie już tak, jak jest teraz. Jest las głów, ludzie są dobrze nastawieni, przywitali nas bardzo ciepło. I jak Państwo widzą, można to zobaczyć z oddali. Kilkadziesiąt tysięcy osób uczestniczy w koncercie z okazji 4 czerwca, rocznicy 4 czerwca 89. Każdy z nas albo strony organizacyjnej, proszę Państwa, rewelacja. Luna jest ostatni mur między nami. Luna jest ostatni mur między nami. To wiesz, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, wiesz, po horyzont i się gra dla nich i wiesz, myślisz, każdy cień dźwięk, każde słowo tam płynie i te kilkadziesiąt tysięcy ludzi tego słucha, to jest niesamowite miasto. Ktoś tu się wałęsa. Bardzo duża widownia, nie wiem ile jest tysięcy, podobno 70, może 100. Fantastyczna atmosfera. Wstanę wtedy na raz, ze słońcem twarzą. Gigant i scena i cały ten zresztą anturaż wspaniały. Well, so far so good, yeah. No, I have to say I've been made to feel so welcome and everyone's so friendly and open and I just can't wait to get out on stage and share this moment. It's going to be wonderful. There is a really good reason to throw a party today. The Polish shipyard city of Gdansk. It was the birthplace of the movement Solidarity, led by Lech Walesa, which won a landslide at the polls 20 years ago today. Are these live pictures? These are live pictures. It looks like some TV anchors or hosts there are covering the event. Let's take a look there at that domino installation.
Oglądaliśmy przed momentem wszyscy razem tak zwany efekt domina, w ramach którego przewróconych zostało 20 wielkich czerwonych bloków z nazwami krajów byłego bloku sowieckiego. And we're here actually in the Gdańsk shipyards, which of course was the birthplace of the Solidarity movement more than 30 years ago, and it was about a 10-year struggle under the leadership of Lech Wałęsa that contributed finally to the elections that took place here 20 years ago today, Thursday, June 4th, and set about the fall of communism across Central and Eastern Europe that you just spoke about. The band playing behind us at the moment at this big commemorative concert in the shipyards in Gdańsk is the Scorpions. Here we go! Patient.